Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. To mi przypadł ten zaszczyt przez ostatnie 10 lat otwierać te imprezy tutaj. Słuchajcie, moi drodzy, bez nas, bez was tak wspaniałych imprez by nie było. Dziś otworzy imprezę już nowy prezes, kolega Przemek Stanikowski. Zapraszam na miłą imprezę, zapraszam do driftu, zapraszam na pokaz mocy, na sexy myjkę wieczorem. Miłej i udanej zabawy. Imprezę uważam za otwartą, dzięki. No to oficjalkę mamy już za sobą. Panie i panowie, prezesi oficjalnie przywitali się i rozpoczęli kolejną ogólnopolską majówkę. Jeżeli chodzi o taką imprezę dużą, jednej marki, chociaż tutaj akurat jest impreza majówka z BMW, to i tak prawie 90% są to pojazdy marki BMW. Także są miłośnicy w Polsce dużej frekwencji, którzy lubią te imprezy, mogą się do nas tutaj zjechać, do nas mogą przyjechać, pokazać. No i zabawić po zimie, bo to jest maj, a jednak wiadomo, zima była dosyć długa, no i ludziom brakowało tej zabawy. Gumy, to jest to, co najbardziej zwraca tutaj uwagę, nie? Świetne modele, także to najciekawsze, nie? No, opony zjarane na maksa. No na maksa, do samych felg. Dzisiaj bierzecie udział po raz pierwszy w konkursie, to już jest któryś raz? Oj, to już chyba czwarty rok z rzędu. To jest samochód przygotowany do pro czy do street? To jest przygotowany do pro. 3,5 litra, maksymalnie wybebeszony, lekki. I jak poszło? Bardzo dobrze. Do piątki pali. Udało się zrealizować wszystko to, co było założone wcześniej? To, co chciałem, tak mam. A dalej zobaczymy. We'll be right back.
Michał, to nie był twój pierwszy raz z głowicą. Oj nie. Liczy się siła czy technika? Wydaje mi się, że technika, aczkolwiek trochę już tego dawno nie robiłem, tak więc można by poprawić wynik. Dużo na siłowni, to jest technika. Dużo na siłowni. No ile wycisnąłeś? No, teraz tym wałem. Teraz? No nie wiem, ile on tu ważył. 5 kilo, 6? Nie wiem, nie mam pojęcia. Odległość? No tak odległość, no to 7 metrów było. Co tak fascynuje w tym paleniu gumy? O co chodzi? O co chodzi? No, różne efekty specjalne, no ten dym. Jaka jest recepta na dobrze przypaloną gumę? Jaka recepta? No nie wiem, kurczę. No. Nic nie widać. Gaz do dechy, dokładnie. Czy nie? Dokładnie. Bokiem i do przodu. Dokładnie. Dokładnie tak. Potrafić. Jak to zrobić? Po prostu trzeba technikę znać, bokiem ładnie chodzić, klasę pokazać. Nie chodzi tu o to, żeby wystrzelić gumę, tylko klasę pokazać. Zobaczymy, jak to pójdzie. Numer 3, Krystian Janaszak. Krystian Janaszak, to jest ten gość tutaj. Nowa twarz, jeżeli chodzi o konkurencję pokazu mocy. Mam nadzieję, że zatrzymy się na zlocie jeszcze. Numer 2, uwaga, numer 2 w klasie street. Tomasz Guba, gratulacje. Oklaski, oklaski, oklaski. Słuchajcie, to jest numer 1, jeżeli chodzi o klasę street. To on przyjechał jakimś tam Nissanem. Na dodatek prowadzi kierowca. Z prawej strony kierownica. I słuchajcie, wygrał wszystko, wygrał streeta. Oklaski dla niego, to jest numer 1, jeżeli chodzi o street. Przechodzimy.
do klasy Pro, czyli tej najmocniejszej klasy, najbardziej zaawansowanej. Tu chłopacy składają, tak naprawdę robią cuda ze swoich aut, tak naprawdę, no to są maszynki. Zaczynamy od tyłu. Numer 3 ex aequo, to są dwie osoby tak naprawdę z jednego teamu. Skarbowski Łukasz Sołtys, Karol Dąbrowski Karol. Oni pojechali równo w ostatnim przejeździe ex aequo. Dostają pukar tak naprawdę na połowę. Gratulacje panowie. Oklaski, to jest klasa Pro. Oklaski. Dziewczyny, róbcie zdjęcia. Numer 2 w klasie Pro. No to już to nazwisko pewnie też wam mówi. No już nieraz go tu widzieliście, nieraz słyszeliście o nim. Gości często i gości często na podium. To jest Adam Gajk, znany jako Cygan, fabryka dymu, brawo! Oklaski, numer 2, klasa Pro. Czyli numer 1, który dzisiaj tak naprawdę wywalczył wszystko. On pojechał najlepiej, no nie ma co ukrywać. Nie jesteś żadnym zaskoczeniem, często tutaj bywa u nas na zlotach i bardzo często na podium. To jest Pro. Marek Schulz, doktor Schulz, Sieraków. Oklaski, to jest numer 1. Tajemnica finału tkwi w silniku tego samochodu, czy w umiejętnościach kierowcy? Jedno i drugie, bym powiedział, jest tak samo ważne. Bo dobry kierowca bez dobrego silnika nie zrobi nic, no i na odwrót, dobry silnik bez kierowcy też nic nie pokaże, nie? Także auto z kierowcą musi się zgrywać. Ile zestawów opon dzisiaj przywieźliście ze sobą na ten konkurs? Ile par? Ja wziąłem 20 sztuk, nie? Czyli 10 par, nie? No i tak w sam raz będzie. Na zlocie elegancko, bardzo mi się podoba, świetna zabawa, święta impreza, bardzo fajnie, podoba mi się. W tamtym roku byłem, pewnie tego driftu nie widziałem, nie wiem, nie, albo nie zauważyłem, ale ten rok bardzo mi się podoba. Jestem pierwszy raz, jest bardzo sympatycznie, jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę. Fajna impreza. A co wam się podoba? Palenie gumy, ściganie się, drift. Elegancko, a jak ma się podobać? A co się podoba przede wszystkim? No przede wszystkim drift.
rozgrywki BMW 2010 zostaje Karolina! Brawo! Słuchajcie, pozdrówcie je brawami, naprawdę są dzielne, nawet bardzo dzielne. Należą mi się wszystkim brawa. Śmiało, naprawdę śmiało, warto. Zaczynamy Sexy Mynie 2010! Mamy dziewczyny! Mamy dziewczyny! Są jele! Nasze kobiety sponsoruje VIP Plus! To wy oceniacie, to wy wybieracie! Oczywiście! Róbcie hałasu właśnie o to chodzi, także niech dziewczyny się uczą, jak to mniej więcej ma być zrobione. Ona jest weteranką, to jest weteranka, ona ma największe doświadczenie w tych sprawach. Także dziewczyny... O właśnie, tak. Możesz pomóc koleżance, ona też ma być mokra, tak? Dziewczyny, zaczynamy od dachu, wycie od dachu, zaczynamy od razu, okej? Tak, możecie się polewać jak najbardziej, to jest mile widziane. Spójrzcie na Ole, tak, Ole jest tego najlepszym przykładem. Ćwiczyła, widać. Dziewczyny, myjemy dach, zaczynamy od dachu. Czuję, że potrzebna będzie znowu pomoc naszych kolegów z klubu, ale to za chwileczkę. Będzie potrzebna pomoc, panowie. Delikatnie, ale żeby było. Ej, dziewczyny, ale tak to myją na myjniach, no pokażcie, trochę seksapilu. Słuchajcie, no jak Ola myje wasz samochód, nie? Możecie oczywiście zamówić mycie u niej, ale na pewno nie będzie tanie mycie, nie? Ale na pewno będzie skuteczne i na pewno umyje do końca. Słuchajcie, gdybym miał taką myjnię w mieście... Wow! No dziewczyny, no tak nieśmiało, strasznie, co jest grane? O, widzę, Dorota się rozkręca, Dorota zapała, co chodzi, nie? Słuchajcie, jeżeli chcecie być medialne, tak, no to jest wasza szansa, no Ola, to Ola korzysta, Dorota wykorzystuje, idzie w ślad za nią, tak? No widzimy, coraz to nowsze innowacje, tak. Byście pomyśleli, że nie można nakupić samochodu, a jednak. No takie rzeczy tylko na BMW mających na wzlotach, tak? U nas jak w telewizji, w teledysku amerykańskim, nie? Proszę bardzo. Mówisz, masz?
bez was. Przechodzi na bagaż i uważajcie tam z tyłu, chłopaki widzę, że już się czają. Wszyscy nagrywają, uważajcie, jutro będzie na YouTubie, będzie na YouTubie. Chyba, że nas ocenzurują. Tak zwane ulewanie piany koleżanki Oli. O! Ostatnie 3 minuty! 3 minuty są wasze! Ostatnie 3, dajcie sobie wszystko! Okej, słuchajcie, dobra dziewczyny, teraz ja mam na was bez informacji, bo jedna z was na pewno będzie pierwszą, najlepszą tą, która umyła ten samochód. Będziemy musieli to wybrać. Panowie, wybieramy za chwilę tą, która najlepiej była to auto. Ostatnie 30 sekund na fotoreporterów i dla wszystkich z komórkami. Okej, słuchajcie, trzeba wybrać tą, która najlepiej umyła to auto, tak? Dorota! Klęk! Duże brawa, duże brawa. Pierwsza nagroda, bardzo proszę. Pierwsza nagroda. Dziękuję uprzejmie. Słuchajcie, nawet strażacy oszaleli na twoim punkcie. Thank you.
us to unite. We don't need to fight these worlds no more.